Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj oraz Legion, a także Golgon pierwszy. A przed wami trzeci materiał z gry Brew Force Forever, tak, bo to jest ten najnowszy update. Tak, lecimy moi drodzy do szóstej tej lokacji. A nie, przepraszam, mieliśmy do Muscle Temple lecieć, to lecimy do Muscle Temple. Ty czemu mówisz Muscle? Muscle. Jak to Muscle? Muscle Temple. Muscle. Muscle. Aha, spoko. Muscle Temple. Muscle. Ty koleś Muscle. Muscle. Elon Muscle, Muscle Temple. Od Muscle. Waiting for other players. O, Indiana Bronze. Indiana, o, to jest ten ziomek z Expendables. Nie pamiętam. O ja Boże, trzeba na Spidermana, no przecież. O jeny, kurde, zapomniałem. Nie! O, rogo, nie, to jest Legion przecież, kurde. A to będzie ta kula. Kula daje fula. Dlaczego węże są terrorystami też? Bo czemu nie? Bon, już. O, kurde, dobra. Czemu zawsze Rogodogona odradza? A bo czemu nie? No bo ta. O kurde. Fajna kula. Kula daje fula, no. No. O, to jest vertical. Vertical. Oh yeah. Oh. Siedem, Mikołaj. Co? Ja tego nigdy nie przyszedłem, mi lepiej dziś to by. O, fajnie. O! A jednak nie. Co ci go? Muscle Temple. I no szkoda, bo na zwiastunie była taka super piosenka, tu taka. Nie oddam ci kamery. Ale nie, chwila, bo on niby żyje, ale nie żyje. No właśnie. To jest problem. Wiecie co, ja może zrobię chwilowego dropouta? Okej. Okay. O. No i od razu lepiej. No i świetnie. Jak? Co tam się stało? O, Golden Flex. Golden Flex. W większości te up przeszedłem ten poziom. Co to się dzieje w tej grze komputerowej? Dobra, lecimy do szóstego etapu. No. Do podsetki, do cebuli. Ten grind, dobra. Lecimy do celu. Tangerine. Misje poboczne. O jeny. Najbardziej zlagowana misja w tej grze. O Boże. O kiełbasen. A. To będzie kiełbaski tu chyba 10 razy. No. Zlepione. Dawajcie, spamcie Z wszędzie. Znaczy, wy macie... Dobra, ja sobie nie pospamię Z. Jedyne, ja gram na kontrolerze, jak już. Kontrolerze audio? Mhm. Super. Yeah! Taka dawaj. Taka dawaj. Co jest? No to zbugowane jest. Aha, zabiłem się. Yeah! Co tam się stało? Chwila, ej, poczekajcie. Ja usłyszałem piosenkę zakończonej misji. Ja też. Teraz ci powiem, ciekawy ten Broforce. No, to jest Lagforce. No, można to tak nazwać. Takie lagi, że Hagi Wagi dostał z gagi.
Co to wymyślił? Ja pitone. No świetnie. Uratuj brata. Potrzebuję mięsa samotnego. Papa. O ty kurwa. Jaki ham. Powinienem dostać wyróżnienie od prezydenta. Największy ham w swojej paczce. Jezu. No od tego dobra, leć ktoś, bo ja w ogóle nie mam kontroli nad tym mega kokterem. Ja też nie mam. Dobra, lecimy do poziomu level Ruby. Jalpin. Gruby. Mhm. Dobra. O, mój ulubiony etap. Nie wiem dlaczego. No. Próbuj zrobić. Przelecić śmi... Znaczy przelecić na świni. Chwila, co chciałeś zrobić na świnią? Przelecić świnie. Zrzucić tepa! U mnie cię tepa. What? U mnie ciebie tepa. A, co się dzieje? Dzięki. Co jest w powietrzu? Tak to może być. Co się stało? Brawo! Brawo! Kto to wymyślił? Mikołaj! On sam pracował nad tym. Tak. No patrz tego, kurna! Ej, nie jest to, co jest? Genialnie! Ja nie mogę. Co ty tworzył? Pa. O. Ale pię pozycja na tej drabinie. Boże. A, kocham tą grę. I te świnie chyba tylko w tym etapie się pojawiają. Nie, one się jeszcze ukryły. Są chrumy. Potrzebuję mięsa samotnego. No idź pierwszy. Ale ja wskrzeszam. A Mikołaj też może. Opiera. Ja nie może. Ja też wskrzeszam, moje granaty wskrzeszają. Jak zginiesz w ich polu, to się odwracasz automatycznie. No. Aha. Racja. Co mnie zabiło? Twoja głupota. Pies. Tak w skrócie. Nie było tam psa. U mnie był. U mnie było pół. Jakieś przekłamane. Psa? Psa? Nie zakrztusz się. Ot chamie. No tylko mówię po przyjacielsku. Po przyjacielsku to po mojemu przesłudne. Oho. To skrzyczyłem? Skrzyczyłem chyba diabła. Ja możesz tam jakoś rzucić mu do tej przepaści ten granat. Nie. A mogę niczego, zrobić. Co to jest? O Jezu. O, w mordę. To jest mini kanon. Mini kanon. Mini Mike. Mini terror kanon. Oho, o, zginąłem. Zginąłem, odrodziłem się, jak zginąłem. Jak o tym myślę, to jak małe są te kanony tych karłów? Nie wiem. Co ty się zrobił? Zresztą lag. Slowmo. On tak umie. Co? Jak mogłeś? Z walką o przetrwanie. Tylko najsilniejsi przetrwają. Oczak Borys. Jeden jest Norris, a drugi jest Borys. Hi, ha, ha. No weź się fleksuj.
To jest ekwiwalent T-Baga. A? Mamy tu nie ma. To samo na swoim. No, zdech. Odwróć brata. Nie. Witaj, bracie. Szkoda, że tej kasynki tu nie ma. Kto to skipował? A tego się nie da skipować. To nie jest tak, że skip... Nie, to jest singlu tylko. Właśnie. Ta scena z tym, kurwa, Bobo z tym. Bobo kamikaze. Ameryka! Polska górą! Na razie. Co tu się stało? To fajnie się trzymasz tej drabinki. No, wiem. Ja się normalnie... Wyglądasz jak latawiec. Aha, ja nie robiłem latawca akurat. To on robił latawce. Aha. O, braciaki. O, jestem nie Borderlands, tylko... Broketeer. O, to się... Co ty robisz? Nie wiem, ta gra jest z każdą chwilą coraz bardziej... O. Cristiano Ronaldo 666. Ja nie mogę. O czym w ogóle skut CR? On się nazywał jakoś tam. On jest z tego, z Universal Soldier chyba. Tak? No? Nie wiem, bo nigdy nie oglądałem. Uniwersalny żołnierz? Ja mam dobrą postać, żeby go zabić. No chodźcie tutaj! No ale kurde. A no tak, zapomnij, że tak też można go zabić. No, ja nie da się inaczej. Ja muszę jak go tutaj zwabisz? Da się! On to sam przyjdzie, przecież on jest tak głupi jak Karol. A wytłumaczysz mi może skąd masz 4 życia? Jestem Żydem. Wszystko. Czy jest Polakiem? Jak myślisz, skąd masz 4 życia? On się sam zabije. No nie wiem. On chyba nie jest taki głupi. Jak ty. A, dzięki. Nie, to mówiłem do drugiego rozmówcy. A. Hello. This is Sparta. Ja nie mogę. Ja cię kręcę. No. Czy do trzeciego, ja nie wiem. Muscle Temple? Australia. Weź się z tym Muscle. Muscle Temple. Chętnie. Austria. Już pedej Musli Temple. Musli Temple. Widzicie co tam pisze? This is Austria. Ten. Schwarzenegger Country. No. Schwarzenegger jest z Austrii? Tak. A nie wiedziałeś? Nie. No tak samo jak australski malarz. Może by tego nie poznać. Może lepiej tego... No tylko powiedziałem właśnie inaczej. O, proszę bardzo. Mięso armatnie. Dzięki. No właśnie, jak już jesteśmy przy australskim malarzu, taka niepopularna opinia, ale wiedzieliście, że ten... że pobieranie krwi jest ekwiwalentem dźgania się, by być twarszym? No bo przy pobieraniu krwi tą igłą jesteś dźgnięty. No. Znaczy, że pobieranie krwi to tak naprawdę dźganie, by być zdrowszym. W sumie. Pamiętasz te leki, które odstawiłeś? Może bierz je z powrotem. Ja nie wiem, co ty bierzesz, ale bierz pół. A to jest jeszcze lepsze, bo ten... Przy oddawaniu krwi. Przy donacji krwi, to jest dźganie się, żeby ktoś inny był zdrowszy. Zobaczcie na 3-4 ten, napinamy mięśnie. 3-4. Genialnie. O, w mordę. O kurde. Oho. Jeszcze windy kwadny, człowiek.
Nie ma tam żadnych sekretów, skrzynek czy czegoś tam. No to w dół. Dzięki. A Invinciflex. Serio? Na 5 mięśnie trzeba było. Ale to też przed kamieniami będzie ratowało? A jak myślisz? Nie. Pytasz czy wiesz? Stój tam, Mikołaj. Przedłem się, Mikołaj, tam pod kamienia. Czyli zrzucę go na wyj. Ale pod kamienia! Mhm. Pod kamienia! Mikołaj! Pod tego obok mnie. No i genialnie. Chodź tutaj. A co to miało na celu? Chodź tutaj do tego, teraz ty. Maga. Spoko. Spoko. Dawaj Spider-Man. Spider-Bro. Spider-Bro. A brata nie uratujesz? Nie. Co ja człowiek? Tam. A innym każe ratować. A sam nie zrobi. Nie, bo byście zginęli po drodze. Aha. Dobra, to co teraz zostało? Mhm. Ja znowu? Tak. To będzie mech. No. Aha. Najlepiej zrobić to od razu misji, bo potem fajne rzeczy będą. Wzywanie mecha. No. No chyba, że potem będzie się bić o mecha. Tak. No. Nie, ale czasem ta gra się tak baguje, że można 3 granaty przyzwać. A pamiętasz jak ten, jak się przyzwałem te mechy przy szatanie i przy... Mhm. To wtedy no, można tak podlecieć do szatana z dwóch mechów. No to może panowie tak, u kogo i na jakiej kanapie? Ja nie mam kanapy. A, ty ja też. Ja mam narożnik, łóżko i rozkładane fotele. A ja nie mam nic. No chyba, że chcesz na krzesło w kuchni. Stary, masz lotnię. A no ta. A teraz masz... Dlaczego wleciłeś w rakietę? Bo mogę! Nie wiem, to chyba jest właśnie zakazane. Chwila, chodzi o te kołdry z lamy? Tym Rambro. Rambro? Dzięki. Brombik. John Rombro. Aha. Się naucz umiać pierwszy, to będziesz zostawał. Aha. No, super. Wiem. Szybko tego nie zrobimy. Estelio, ten z lotnią wziął mecha, co ciekawe. A co, coś nie pasi? Dzięki! Nie rozbawiam. Trollu jeden. Nie. Dlatego z tobą w Dunklighta nie gram. Aha. Ale grałeś. Ale już nie. Ej, no wiesz ty co. Wiesz, że jesteś trollem. Komuś trzeba oddać. Ani się wasz, kurde. Ty... Nie. Mikołaj. Ty, a przypomnisz mi, gdzie ty mieszkasz? Tak, nie wiem. Czym przyjść? Czy z rękawicami bokserskimi, czy może z kijem baseballowym? A nie na nagraniu takie rzeczy. Musimy się dogadać jakoś, prywatnie. Ale chodzi o baseballa oczywiście za granie. Albo boks. No, też dobre.
kurde. Dawaj, Rambo. Dlaczego się niszczy pode mną wytyfy? No bo tak to działa w tej grze. Mogę na przykład lecieć na tobie? Nie mogę. Weź mi odejdę kamerę. Nie. Ale ja muszę wskrzesić braciaka. No a my jak dojdziemy? Nie wiadomo. To fajnie. No, wiem. Mam bastycznie. A to by się paliwo kończy się. Tobie się grunt pod nogami kończy się. Właśnie, żeby nic nie kombinował lepiej. Weź, na górze pewnie jest ta. Vertical. No. To jest twoja moment. No weź, serio! Ojeju. No comment. No, najlepiej. Co się stało? Ci się znowu biją o mecha. Aha! Patrz, on żyje dalej, tylko ma 0 HP. Leć. No ale jak mu... Jak mam leć? A, on żyje! On żyje, ale ma zero życia. No możliwe. U mnie ma full. Jak rozwiążemy tą sytuację, panowie? Nie wiem, ale zginąłem. Kik? Kik? Ban. To można ten... Mogę zdropoutować i wejść znowu? No możesz. Dobra, jestem. To jest chamskie, że nie możesz przyzwać nieistniejącego brata. Ej, ani się waż, będziemy tu jeszcze pół godziny siedzieć. Ty. Nie chcesz mieć tyle do montowania, co? Ty, gościu mnie zastrzelił na twoim Yeah! Zginiesz zaraz. Nie umrzyj, proszę cię. Nie dam się. Tanio skóry nie sprzedam. Masz amunicję tutaj. No ale hakuj na mnie, Gordon. Tylko nie chciałem ci ukraść. No dzięki, no. Miałaby to kooperacja. Teraz zginiesz zaraz. Nie ma sprawy. Dobrze, hakuj. Teraz to cię krzanić. No, dziękuję. No kurwa! Się zginie zaraz. Uuu, złe słowo. Ja? Zginąć? Ja cię kręcę. Elegancko. Elegancja Francja. Nie. Ja to znowu. Dobra. Tak więc, moi drodzy, to będzie na tyle w tym filmie z Broforce. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do sekcji komentarzy. Tym razem możecie napisać, kto jest największym hamem. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Bye bye. Siema. Hej.